Halo, halo, siemaneczko, witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Josy Games i to jest kolejny odcinek z górskiego rolnictwa. Słuchajcie, nadeszło już jesień, jak widzimy, żebyście, o, tutaj na dach mam słońce, o, to widzicie dobrze, czesna jesień tutaj nade mną, nad, o, jakby to powiedzieć, tu, dobra, nieważne, tu. W każdym razie, o, nawet dobrze pokazałem. Tutaj wczesna jesień pokazuje, ale no nie wszystko, a nie. Pole numer 21 też dojrzało, 18 dojrzało, a myślałem, że tylko 18 dojrzało. Dobra, dwa pola dojrzały, ale niestety pada deszcz. Co z kolei idzie, jest kolejny dzień. Ciekawe, czy trawa urosła już na tyle, żebyśmy mogli ją kosić dalej. Zrobić drugi pokos, ale nie, jeszcze nie urosła na tyle, żebyśmy mogli zrobić drugi pokos. Trochę maszyn posprzedałem, więc kasa już troszeczkę wleciała. A właśnie, ciekawe, czy mi kasa wleciała za zbiory, za sprzedaż słomy. Czat. Czat. Nie dostałem pieniędzy za bele, które sprzedałem. Chcecie mi powiedzieć, że ten strych zabrał mi baloty i nie dał mi kasy? Gdzie tu są pieniądze? Strych, gdzie jest? Po zero? Serio? Po zero? To po co ja produkowałem? Po co ja to sprzedawałem? Dobra, mój błąd. Mój błąd, okej, okay, mój błąd. Następnym razem nie będę sprzedawał balotów. Nie opłaca mi się. Wolę kiszonkę sprzedać wtedy. W każdym razie. Mod Seasons chce siano lub kiszonkę, więc... siano sobie zostawimy. Nie, jeszcze nie zostawimy. Kiszonka już się sfermentowała, ale będziemy otwierać ją dopiero na zimę. Tu będzie ten... Tu będzie to miejsce tutaj, tu teraz, gdzie ja wjeżdżam, ta wnęka tutaj co cała. To będzie na siano, słomę, coś takiego. Bardziej na słomę, nie? Ej, i w sumie tak, słuchajcie, postawiłem balota tutaj do góry, o tutaj na trzeci rząd jednego z siana i ten balot zniknął. Może mi to ktoś wyjaśnić? Cokolwiek. W każdym razie dzisiaj będzie taki odcinek pogadankowy, odcinek zarobkowy, można powiedzieć, bo dzisiaj będę sprzedawać pieniądze. Dobra, wrzuciło się. Dobra, i siano, kiszonki mam dość. Muszę jeszcze wziąć ładnie, elegancko tutaj posprzątać, więc... I wody napełnić im, ale zanim wody napełnię, to wezmę, pojadę sprzedać mleko. Będę robił to pierwszy raz w życiu farmingowym, bo jeszcze ani razu nie jechałem sprzedać mleko i cieszę się, że to się dzieje na odcinku, a nie na live'ie, bo przynajmniej sam się dowiem, jak to wygląda. Pojadę tym ciągnikiem, a nie innym. Krowy są wydajne. 2302. Tutaj sprzedamy mleko za bardzo dobrą cenę, więc pojedziemy tam sprzedać mleko. I co dalej byśmy powiedzieli? Aha, i tutaj co tym mamy jeszcze? 74% czystości. Znaczy teraz jest 100%. Wody potrzebują, słomy potrzebują, ale to za chwilę. I teraz chciałbym sprzedać Ayrshire. Tutaj te krówki posprzedaję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I Holsteiny sobie zostawię. I dokupię 5 Holsteinów, bo Holsteiny podobno więcej produkują mleka, z tego co wyczytałem. A gdzie to wyczytałem, to wam zaraz pokażę. Wyczytałem to, moi drodzy, tutaj. Tutaj to wyczytałem. Zobaczcie, Holstein wymaga dużo pożywienia i jest droga w zakupie, ale produkuje najwięcej mleka. A tutaj Ayrshire. Niskie zapotrzebowanie na pożywienie i cena za sztukę są dobrym kompromisem za niższą produkcję mleka. Więc ja będę tutaj szedł Holsteiny, bo większa produkcja mleka, wiadomo.
No, że mamy już tutaj 25 tysięcy litrów mleka, no to jest 50 tysięcy na 3 miesiące? 3 miesiące chyba. 50 tysięcy przez 3 miesiące to jest naprawdę duża kwota. Może w farmingu to nie jest jakaś pokaźna kwota, ale wiedzcie mi, że w życiu prawdziwym przez 3 miesiące 50 tysięcy za mleko. Więcej będzie. Zresztą policzymy. Będziemy research robić na sam koniec odcinka. To wtedy wszystko takie policzymy mniej więcej. Sprzedałem też cysternę na wodę, bo mam cysternę na mleko, więc w tej cysternie na mleko też bym mógł wodę ładować. Tutaj to odczepimy. Sprzedałem też widły do bel, bo widzę, że tutaj są drugie widły do bel. To skoro są, to po co mam targać? Tutaj mam tura, ale tur mogę już odstawić na spokojnie. Jedziemy dalej. Dobra. Mówiąc dalej, dziękuję za wszelkie komentarze mile widziane. Wszelkie komentarze mile widziane. Czytam każdy komentarz. Tam oczywiście staram się odpowiadać na niektóre komentarze, gdzie tu mleko się teraz odbiera. A tam z tej strony, dobra. Z tamtej strony się mleko odbiera. Ta cysterna ma 8000, więc 3 razy będę musiał jechać mleko zawieźć. Ale to nic nie szkodzi. Niedługo będzie większa cysterna. Ogólnie mleko powinno być co 2 dni brane, a nie co 3 miesiące, ale mniejsze o to. Załadujemy. Więc sobie na luzičku pojedziemy i sprzedamy i zobaczymy. Pierwszy raz sprzedaję mleko, serio, poważnie. Mamy deszczowy dzień. Nie możemy kosić zboża, no ale zarobimy przynajmniej na kombajn część pieniędzy. Szkoda mi tej kiszonki, znaczy tej trawy, co sprasowałem, no ale gdybym to wiedział, to bym rzucił w pryzmę to. No cóż, mądry Polak po szkodzie. Okej, okay, tu jest jedna z mleczarni. RBY. Sprzedajemy. Pierwszy zarobek nasz. Pierwszy nasz zarobek za mleczko. Kurczę, no. Hodowało się te krowy, nie? Hodowało się te krowy po to, żeby teraz ładnie sprzedać mleczko. Pierwszy zarobek. Więc ja nie mówię, że nie. I mamy 18 tysięcy za cysternę. Ładnie, ej, to ładnie, 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 podoba mi się. 8 tysięcy, 18 tysięcy hajsu, 8 tysięcy litrów mleka. Szkoda mi tych balotów, które sprzedałem. Które nic nie zarobiłem, za darmo sprzedałem, to po co ten strych tam jest? Po co on tam jest? Proszę to naprawić. Mod Seasons, proszę to naprawić. A ten czemu skręca? Dziwne. Dobra, napełniamy też wody. Teraz, tak jak mówiłem, tamto sprzedałem, to kupiłem to i mogę tu wody napełnić. O. Bo tamto było 7300, to tu jest 8. A że krowy tak szybko nie produkują mleko, zimą już tym bardziej nie będą produkować. Może zrobimy tak jak powiedziałem, sprzedamy te krowy i kupię tamte. Mleko się przyda, tak jak powiedziałem. I co? I tutaj przenieś. Irish. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I potwierdź. 5000 zarobiliśmy. Ale kupując raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W sumie czy 10 chcemy kupić. 6, 7, 8, 9, 10. 10 kupimy. To jest 20 tysięcy. A dobra. Kup to. 2000 jest inne. Nie rozumiem.
Tu chodzą tylko same czorne muśki, ale to są wydajne muśki, więc te muśki będą mi dawać mleczko. Teraz jest duże zapotrzebowanie na wodę, duże zapotrzebowanie, znaczy średnie zapotrzebowanie na słomę, siano, kiszonka i trawa. Jakbyśmy, tak jak mówicie, bym pewnie jakbym miał zrobione bym miał zrobione Ej, zobaczcie, niepłodna, niepłodna, niepłodna. Ile niepłodnych? Aha, bo muszą się troszeczkę tutaj ładnie, elegancko wrzucić do naszego systemu. Tutaj było gdzieś informacja na temat, jaka jest wydajność, ale nie widzę wydajności. Jest zdrowie, ale nie widzę wydajności. Dobra, mniejsza o to, kichał na to wszystko. Dobrze, że woda jest za darmo. To tak, studnia głębinowa to za darmo, nie? Jedziemy. Gdzieś to tu było, ale nie widzę tego. Ja teraz sprzedawałem mleko, tak? Opłacało się. O dziwo się opłacało. Największa wydajność. Znaczy się największy wzrost płacy, więc bingo. Najlepszy moment na sprzedaż mleka. Będziemy kosić teraz. Ale będziemy kosić. Mamy pszenicę i jęczmień chyba na polu. A mamy, czekajcie, wzrost składu gleby. Dobrze, mamy 100%. Dobra, widzę, że dużo. Mamy pszenicę, tak jak mówię, mamy i pszenicę, i jęczmień, więc dobrze, że mleko jest sprzedawalne teraz, w momencie, kiedy sprzedawaliśmy. Szczerze, nie sprawdzałem tego, a się udało sprzedać naprawdę za bardzo, bardzo dobre pieniądze, więc Jossi deal. Deal życia. To jest akurat dobre w tym modzie Seasons, aczkolwiek nie widziałem, gdzie jest zapotrzebowanie na porozmianu nie robię tej. Tutaj też nie robię żadnych zmian. No i co? Jest czystość, jest woda 20 tysięcy litrów. No to to później, potem później będę poza live'em już wszystko robił. Tutaj ładnie. Kiszonka już jest gotowa, nie? Kiszonka już jest gotowa. Można ją odkryć i można już ją dawać. Można paszowóz coś tam ogarnąć. Ale żeby był paszowóz, to ja potrzebuję siana, więc... Więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o ten odcinek, dziękuję za oglądalność. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę. W górę oczywiście, pozytywną. No i jeżeli naprawdę Ci się podobało i chcesz zobaczyć kolejne odcinki, na pewno z kolejnym odcinkiem już będą żniwa. Ja już tego będę pilnował, żeby to były żniwa, bo dzisiaj chciałem zrobić żniwa, ale patrzę, że są takie czynności gospodarcze do roboty, więc robimy czynności gospodarcze i żniwa będą już w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że to się wszystko ładnie uda. Jeżeli Wam się podoba i chcecie widzieć kolejny odcinek, zostawcie subskrypcję. I komentarz mile też widziany, powiedzcie, co byście chcieli zobaczyć jeszcze tej serii. Co macie za jakieś propozycje, jakiś fajny deal czy coś w tym stylu. Ja jestem i tak zadowolony. Woda 100%? Serio? No dobra. Ja jestem i tak zadowolony z tej serii. I co? I to by było na tyle. Na razie, cześć, cześć i piąteczka.